To jest drugie sportowe podsumowanie tygodnia w Temi. Ja jestem Radek Kosiba. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze, za te krytyczne, godne uwagi również. To dla mnie ważne, będziemy poprawiać, będziemy starać się mówić coraz więcej, coraz ciekawiej. Jeśli lubicie sport, zostawcie jakiś komentarz, ocenę, opinię po obejrzeniu materiału. Jeśli chcecie już teraz, możecie również zostawić sygnał, że jesteście. Reakcja, zaobserwować, będzie nam bardzo miło, czy to na YouTubie, czy na Facebooku. Przechodzimy do podsumowania tygodnia. Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Igrzyska Olimpijskie w Tokio to są dość niespodziewane igrzyska, to znaczy niespodziewane z tego względu, że w samej nazwie jest Tokio 2020. Mamy rok 2021, podobnie jak z Euro, ze względu na pandemię koronawirusa, igrzyska zostały przesunięte o rok. Co ciekawego nas czeka i kto ma największe szanse z Polaków? Przede wszystkim siatkarze. Jest poniedziałek, dzisiaj o 7:20. Polacy rozegrali swoje drugie spotkanie w ramach właśnie Igrzysk Olimpijskich. Po nieco niespodziewanej porażce z Iranem 3-2. Bardzo interesujący mecz swoją drogą. W tiebreaku dopiero Polacy ulegli. Chociaż wydawałoby się po pierwszym secie, że to będzie łatwiejsze spotkanie. Ja osobiście obstawiałem jakieś 3-1, natomiast no tutaj Polakom zabrakło trochę szczęścia może. Wiele komentarzy słyszałem takich, że to było ciężkie wejście w turniej i to by się sprawdziło. Dlaczego? Bo po tym spotkaniu z Iranem, w którym, tak jak mówiłem, Polacy przegrali po zaciętym tiebreaku, dzisiaj już bezproblemowo w zasadzie dali koncert w postaci zwycięstwa 3-0 nad, wydawałoby się, równie mocną drużyną Italii. Bez szans byli reprezentanci Włoch, którzy starali się, walczyli, ale to, co pokazywał na boisku Bartek Kurek, którego tu trzeba zdecydowanie wyróżnić, i Wilfredo Leon, który również zasługuje na pochwały. Zresztą cała drużyna dobrze funkcjonowała. Jedynie czego mogło zabraknąć, to znaczy zabraknąć, było mało gry środkiem. Tak mi się przynajmniej wydawało. Natomiast ciężkie zagrywki, trudne do przyjęcia. Tutaj kilka asów było. Dobra współpraca między zawodnikami. No i tak jak mówię, dość pewne kończenie akcji. I całkiem niezła gra w obronie. To znaczy całkiem niezła. Wydaje mi się, że niektóre sytuacje to były sytuacje, których inne drużyny niż reprezentacja Polski by mogły nie wybronić, bo trzeba przyznać, że tutaj Polacy stanęli na wysokości zadania. Zdecydowanie na plus występ Polaków. Miejmy nadzieję, że tak już będzie do końca Igrzysk Olimpijskich. A skoro jesteśmy przy temacie siatkówki, w tamtym tygodniu miałem okazję spotkać się z reprezentantem Polski w siatkówce, który nie jest powołany na Igrzyska Olimpijskie, Bartek Kwolek. Wypowiedział się na temat tego, jak upatruje szansę swoich kolegów z reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich. Zatem oddajmy głos profesjonaliście. Na pewno są wysokie szanse na to. Ja bardzo w chłopaków wierzę, bo wiem też, jaką drogę przeszli i ile pracy w to włożyli. Wiadomo, że igrzyska trochę rządzą się jednak swoimi prawami i czasami rzeczywiście te detale, a nawet czasami kontuzje decydują o tym, kto wreszcie okazuje się zwycięski. No też na pewno przeciwnicy nie próżnują, także co było widać między innymi na tym FNL-u, że rzeczywiście Brazylijczycy podchodzą do tego bardzo poważnie i rzeczywiście są przygotowani na 100%, więc wydaje mi się, że to z nimi będziemy też bezpośredni bój o to, kto będzie na czele. Lekkoatletyka to dyscyplina, w której jesteśmy naprawdę mocni. Dużo by było mówić o tym, kto gdzie będzie występował, niemniej jednak są nadzieje olimpijskie. Paweł Fajdek, Joanna Fiodoro, Panita Włodarczyk, Michał Haratyk, sztafeta 4x400 metrów, panie. No i teraz temat, którym ostatnio żyliśmy w Polsce, to znaczy ostatnio, no w tamtym roku żyliśmy tenisem trochę, ze względu na Igę Świątek, w tym roku Hubert Hurkacz. No właśnie, jesteśmy w trakcie nagrywania tego materiału i dotarła do mnie informacja, że Iga Świątek, jeszcze to potwierdzę, że Iga Świątek niestety przegrywa. Iga Świątek w drugiej rundzie przegrywa 6-3, 7-6 z reprezentantką Hiszpanii Paulą Badosą. Natomiast Hubert Hurkacz zwyciężył swoje pierwsze spotkanie. Ostatnią ciekawostką związaną z Igrzyskami Olimpijskimi jest to, że w jednej z reprezentacji mamy dwóch reprezentantów Tarnowa. Reprezentantów Tarnowa, mówię oczywiście w
cudzysłowie dużym, dlatego że mam na myśli tutaj dwóch zawodników, grupa Zoty Unitarnów, Shuichi Yoshida i Renosuke Tokuda są aktualnie w Tokio, czyli u siebie i rozgrywają zawody w piłce ręcznej, właśnie reprezentując Japonię na Igrzyskach Olimpijskich, dlatego trzymajmy kciuki za reprezentację Japonii, bo są tam nasi. No i myślę, że to tyle o Igrzyskach Olimpijskich na tę chwilę. Będziemy na bieżąco oczywiście kontrolować sytuację z kraju kwitnącej wiśni. Wystartowała PKO Ekstraklasa. Najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej mężczyzn w Polsce jest już po pierwszej rundzie. I tutaj, tak jak mówiłem przed tygodniem, Brukbet Termalika również rozegrała swój pierwszy mecz. Podejmowała na własnym stadionie drużynę Stali Mielec. Spotkanie to zakończyło się remisem 1-1. Premierową bramkę inaugurującą ten sezon dla Termaliki zdobył nowy nabytek, Ernest Terpiłowski. Na początku drugiej połowy z rzutu karnego bramkę zdobył Grzegorz Tomasiewicz, wyrównując tym samym wynik spotkania. Pod koniec meczu natomiast przed dużą szansą na zdobycie bramki na wagę zwycięstwa stanął jeden z zawodników Brukbet Termaliki, Kacper Śpiewak. Jednak futbolówka minimalnie minęła obrys bramki i doszło do podziału punktów. Jak będą grały dalej Słoniki, o tym się przekonamy już wkrótce, bo liga nie ustępuje. Natomiast z boisk europejskich nieco bardziej przykra informacja z Warszawy dotycząca Bartosza Kapustki. Bartek Kapustka podczas drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, w którym Legia Warszawa pokonała Florę Tallinn 2-1, zdobył bardzo ładną bramkę po doskonałym rajdzie z bardzo dobrym timingiem i bardzo dobrą szybkością już w trzeciej minucie spotkania, jednak równie bardzo szybko musiał się z tego boiska ewakuować. Dlaczego? Rzadko spotykane chyba w piłce nożnej kontuzja, na której nabawił się Bartek Kapustka, jest to kontuzja podczas celebrowania gola. To znaczy, no jak sami Państwo widzicie ze mną, Bartek Kapustka podczas celebracji gola źle stanął. Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia odnośnie kontuzji Bartka Kapustki. Uszkodzenie przednich więzadeł krzyżowych w kolanie. Przerwa do końca tego roku. I teraz moja ukochana dyscyplina, o czym już wiecie, żużel. A tutaj Unia Tarnów pauzowała, nie było w tym w minionym tygodniu spotkania tarnowskich jaskółek, które są już pewne spadku do drugiej ligi. Cztery spotkania odbyły się w minionym tygodniu. Pierwsze spotkanie obfitowało więcej emocji z tego względu, że nadspodziewanie dobrze prezentowali się zawodnicy z Zielonej Góry. Tutaj wynik 48-42 dla Gorzowa. Kto by się spodziewał, że drużyna z dołu tabeli postawi się na wyjeździe pretendentowi do zdobycia Mistrzostwa Polski. Natomiast prawda jest taka, że derby lubuskie rządzą się swoimi prawami i bardzo często w tych derbach są wyniki nadspodziewane. Tutaj niespodzianki nie było, ale walka była do końca. Drugie spotkanie już mniej emocjonujące. Pewna wygrana 56-34 Pogoni Leszno nad GKM-em Grudziądz. I tutaj występ jednego z wychowanków Tarnowskiej Unii, Janusza Kołodzieja, który zdobył 11 punktów i 2 bonusy podczas tego spotkania. Skoro już wspominam o Januszu Kołodzieju, trochę przerwy i trochę odpoczynku od gadania mojego, to znaczy, co Janusz Kołodziej myśli, jak powie mu się Tarnów? Zobaczcie sami. Przede wszystkim stąd się wywodzę i tutaj od zawsze jeździłem, zacząłem jeździć i tutaj jakby były moje początki i z jazdą i z tymi kibicami, z kontaktem i ze wszystkim. Teraz jestem troszeczkę wyłączony bardziej, no bo jednak w sezonie więcej czasu spędzam w Lesznie i rzeczywiście jest to inaczej. Natomiast jedno, co mi się najbardziej teraz kojarzy z Tarnowem, to że jak spotkam jakiegoś kibica, to jest pierwsze pytanie, kiedy wrócisz do Tarnów? Pierwsze spotkanie rozgrywane w niedzielę to spotkanie we Wrocławiu i tam zwycięstwo Wrocławia również po dobrym występie Włókniarzy Częstochowa, jednakże
zawodnicy tacy jak Artiom Łaguta, Maciej Janowski czy Taiwo Finden, czyli światowa czołówka. Oczywiście w Częstochowie również są zawodnicy ze światowej czołówki. Wiadomo, atut własnego toru i to, że no, zawodnicy ci spisali się lepiej, punktowali lepiej. Lepiej spasowani zwyciężyli 48-42, co jest stosunkowo dobrym wynikiem dla włókniarza Częstochowa. I ostatnie spotkanie, chyba najbardziej emocjonujące spotkanie w tej kolejce PGE Ekstraligi, Apator Toruń przegrywa z Motorem Lublin u siebie 46-44. Spotkanie w zasadzie od początku kontrolowała drużyna Koziołków, niemniej jednak pod koniec tego spotkania Torunianie dogonili z nawiązką dwóch punktów 40-38. Taki wynik widniał po kilkunastu biegach. Piorunująca końcówka, ostatni bieg szczególnie, w którym 5-1 zwyciężył Grigori Łaguta z Mikkelem Mikkelsenem nad dobrze dysponowanymi Torunianami, zadecydował o tym, że wynik skończył się z dwupunktowym zwycięstwem dla Motoru Lublin. W tym meczu brało udział dwóch zawodników związanych z Tarnowem w drużynie z Torunia. Kamil Marciniec 0 punktów i Nadzieja Tarnowskiego Żużla, Mateusz Cierniak, znaczy już nie Tarnowskiego, Nadzieja Polskiego Żużla, wychowany w Unitarnów, Mateusz Cierniak, ten zdobył 2 punkty w 3 startach. Nie były to dobre występy młodych juniorów, natomiast Janusz Kołodziej na swoim ekstraligowym poziomie. GKM już blisko spadku do pierwszej ligi. Na tę chwilę klaruje się sytuacja taka, że praktycznie pewni playoffów są wrocławianie. Ja myślę, że w playoffach zobaczymy drużynę z Wrocławia, Gorzowa, Leszna i Lublina. Czy Częstochowa ma szansę? O tym przekonamy się wkrótce. Bardzo równa w tym roku Ekstraliga. Już nie ma hegemonii i dominacji w ogóle Unii Leszną. Co będzie się działo dalej? Będziemy obserwować ekstraligowe tory. Kolejny sportowy tydzień za nami. Teraz będziemy żyli igrzyskami. Nie czuję, że rymuję. I tym słabym żartem chciałbym Wam życzyć dobrego tygodnia. Oczywiście zerkajcie na informacje sportowe. Co przeoczycie? Przypomnę Wam już za tydzień w poniedziałek. Do zobaczenia. Cześć.